ale ten, wyszłyśmy z tunelu. Ludzi bardzo dużo, no ale dominikański, umówmy się, więc tak to powinno wyglądać. A my sobie tu zrobimy zdjęcie, co by nie blokować przejścia. Tak po prostu. Przypuszczam, że dużo wam nie ponagrywa, może coś o straganach. Na straganach, jak je znajdziemy. Idziemy na rekonesans, ale najpierw musimy się czegoś napić, bo umieramy ze z braku picia. No i co, piękny Gdańsk. Witamy w Gdańsku. Torby tak. Dosyć plecak. Po prostu ma fajne siatarki. A to takie też są fajne dosyć, nie? Bo to niby małe. No, zobaczcie, jakie są piękne. Te koniki są u góry śliczne. I zajączki. I mamy piękne ręcznie robione, ale zobaczcie, jaki fajny komplet, takie prawdziwe jesieniary. Rewelacja. Króliczki. Owieczki. Piękne. Wszystkie z tego spalarzy. No pokazuję, mamy to zbiórki, można nam przynosić kapsułki i torby po kawie i korki. O, no ale to nie jest. Nie kojarzę, żebym miała jakąś palarzy. Raczej są takie typowe kawy, a oni mają taką. O, to takie też właśnie staramy, bo właśnie z nich powstałem za to to. Właśnie idziemy. Fricował z dupki. O, jakie fajne leciuśki. Kolejne ręczne robione rzeczy, a zobacz jakie poduszki fajne, zobacz jakie fajne te poduchy. Super. Nereczki, to rybaczki. O. Ale wzory są super, nie? Tak, bardzo. Skoordynowane odruchy nagrywania, to fajne faktycznie, nie? Chyba padało. Zakumałam. Bumerang ładnie z tego wyjdzie, wiesz? Piękne. Czajniczki, wzorki, wzorki. Przepięknie. Cykry, wolność, to jest pasja. Złoto. Złote kubeczki. Ale z Arbeit był całkiem. Wszystko ręcznie zrobione, ceramika pracowna. O, na jak miło. Spielmaschinen, Mikrowellen, Backofen, alles fest. Nie mam. Nie mam tego. Ale mamy. Ale one są podobne. Ten jest ładny. W jakiej cenie one są? 115. Właśnie mówimy, że mamy wprawę, wiemy już co, gdzie można znaleźć. Klamry są. Co nie
tak. Ale to dlatego to... Piękne, nie? Dobrze. Dobrze, to na razie, za chwilę zadzwonię. Dobra. No właśnie, idziemy do kowala. To będzie gwoździe kowalowe. Ważna rzecz do wbijania oczku w rogu. W rogu oczku. Bo żeśmy po długich bojach w sumie doszli do tego Neptuna, żeby nie było. A długie boje, bo już pół targu żeśmy zwiedzili wszystkie możliwe uliczki. A w tym momencie jeszcze Dorota zdjęciory robi. Au. Zakończyli remont i będziemy wchodzić przez bramę. Nie wiem, czy to jest dniowy licznik, czy... 5000, 51 900. Permanentna inwigilacja, ale z pięknymi widokami. Halo. Może nawet ja się trochę pokażę, niech nie będzie, że tak, że to nie ja. Chociaż mój głos słychać. Widzę dobry dom dla nas. Ten chudy? Ten wąziutki. Ten chociaż ja bym nie pogardziła. No nie, ale w tym trzeba zapisać. No dobra, kolejne miejsce. Kulturowe miejsce. Tak. No pięknie odnowili to wszystko. Naprawdę. No i jarmarczne jarmarki. Kolorowych jarmarków. Pa, 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 pa. Lineczki. Dorota robi zdjęcia, ja kameruję, bo nie da się wszystkiego naraz zrobić w tym tłoku. Ale normalnie podobna jestem. O, Dorotka. No to z długimi nóżkami to ja. No to ty. To ja.
O, tu patrz jeszcze, tu kusała, to ty. O, tu jesteś. To nie ma tak. A tu jest, o, wydłużony buławat. No dobra, musimy naprawdę. Poruszkę nogę mrówków. Niech i tak będzie. Dorota mówi, że mega dużo ludzi, ale to bardzo dobrze. To nie jest handmade, ale okrągłość jest zacna. Natomiast cena jest niezacna, ponieważ takie są potrzeby. I nie jest to handmade. Pamiętajcie. To akurat wiem, bo jeżdżę po jarmarkach. Ja po prostu jeżdżę po jarmarkach, tak, i wiem, jak mi tam mówią z zalady. Także tak to wygląda. Idziemy jeszcze w niebieskości. A tam jeszcze są takie na świeczkę. Te ci wysiedzą, mają te świeczki. I zobaczcie, na jarmark się wyrobili z otwarciem mostu. Tak to musiałyśmy po kładce poiwaniać. A tak to? Co? Ja bez odepczyny nie pójdę, ale na szczęście. Aha. Tak jak Amerykanie napadną, ale potem przeproszą. A nas to chyba nikt nie przeprosi. Smoleniem. O, tam szliśmy, to jest zamknięty. Nie, chyba nie jest czynny. Wreszcie, nareszcie. Przecież to cały hektar. Nie, bo to nie ma widoku, wiesz? Tak jakoś jeszcze zdążę usiąść. Zdążę usiąść, bo trzeba zrobić zdjęcie z usiądnięciem, nie wiem czy wiecie. No i kolejna uliczka jarmarku, super, idziemy dalej. A niech będzie w sumie. Niech mnie bardziej interesuje Marina niż... Nie, o, popsiło się. Jesteśmy świadkiem popsucia. Zaczęło lecieć nagle. Żywie wody. Nie, to jest tak, że nam gasną te latarnie. Tak, a tu? I wody kapią, także no, w ogóle nie dziwmy się. A, bo chciałam jeszcze wam pokazać, że tutaj są, tudzież również, te z traganem. A jesteśmy na tej stronie ostatniej, tam gdzie jest Bolesławiec, ale do Bolesławca już dzisiaj nie wchodzi. Tu widzę coś ciekawego, bo napis brzmi kalejdoskopy, kompasy. Więc na pewno to fajnie wygląda. Super design. Nie wiem jeszcze raczej. Wiesz co, jak zdjęcie by zrobić, to jest... A! Hello. Pan Macha. Pięknie to wygląda. Jakby zdjęcie zrobić, to... No. Na tapetę byłoby super. Hi. Piękne. Hello. Proszę. Do wyboru do koloru. Co bieremy? No tego nie weźmiemy. Weźmiemy któryś z jachtów i możemy płynąć, zwiedzać do jednorożców. Kto tam nad wodą mieszka? Pływalną. Pływalną. Tu mamy ładnie i trochę mniej ludzi, chciałam powiedzieć. Aleluja. Oddech. O, i ławki mamy. Chodźmy do ławek. Ja muszę trochę usiąść. Niestety, słuchajcie, bo padłam. Pewnie jeszcze będą robić, ale już tak są ładne domy. Stara świecka tradycja, że jesteśmy w greckiej. Ja polecam tą stronę. Znaczy właśnie mamy tą samą, tylko... Aha, po polsku. No. Tak rzadko. Ja akurat w dzień się przycinam. To nie ja, że ja siedzę. Nie będzie ciszy i spokoju, ale bierzemy tam każdego po jednym do spróbowania, czyli tych rzepierów. No bo głośno się zaczyna ta kamera, ale chciałam wam pokazać właśnie to oczochuri. Oczochuri jak pięknie wygląda, Dorota tutaj zdjęcia robi zielonymi. No, taki smaczny, bo nam się przyjdzie.